Swego czasu kupiłem do domu kosztowny kocioł na olej, wyprodukowany przez firmę, której historia sięga prawie 300 lat. Piec reklamowano jako ekologiczny. Zgodnie z prawdą, bo nawet gdy hajcuje na maksymalnych obrotach, z komina unosi się zaledwie bezzapachowa, zwiewna chmurka, na której przysiadłaby z rozkoszą nawet Greta Thunberg, gdyby była aniołkiem, a nie biednym dzieckiem, wykorzystanym bezwzględnie przez lucyferów neomarksizmu. Wiarygodności Piecowi dodał zresztą bank, który ma w nazwie ochronę środowiska, udzielając mi nań bardzo korzystnego kredytu. Na kopciucha przecież by nie dał. Lecz i tak dowiedziałem się właśnie, że jestem trudzicielem. Oto Komisja Europejska w swych nieposkromionych planach regulowania każdego aspektu naszego życia chce już za kilka lat zakazać pieców takich jak mój. Dotyczy to także tych na gaz, nie mówiąc o węglu, bo ten jest dla unijnych ekotyranów tym, czym skóra z golonki dla weganina. Nie ma chyba bardziej bałamutnej kasty polityków niż ta, która w ostatnim dziesięcioleciu wspięła się na wyżyny władzy europejskiej i stamtąd próbuje zarządzać kontynentem. Szarpiesz się na ekologiczne ogrzewanie i zanim oddasz forsę, którą na nie pożyczyłeś, już wywołują w tobie poczucie winy, że mordujesz matkę ziemię. Zatem nucąc Imagine Lenona, masz zdemontować swój całkiem jeszcze nowy piec, zaciągnąć kolejny kredyt i kupić pompę ciepła. I nie pytaj, broń Boże, czy ten zakaz to efekt załamania się projektu Nord Stream i tego, że ruska rura do Niemiec stała się złomem na dnie Bałtyku. Ani o to, jakiej produkcji będzie Twoja pompa ciepła. Jeśli tak pytasz, to znaczy, że jesteś płaskoziemcą, foliarzem i zacofanym zwolennikiem teorii spiskowych.